Dzień dobry Państwu. Mamy przyjemność pozdrowić Państwa z podziemi Kołobrzyskiego Ratusza. Naszym i Państwa gościem jest mój nauczyciel, człowiek, który uczył mnie już 30 lat temu tego, co jest związane z numizmatyką, z heraldyką, z epigrafiką, czyli też z flagistyką przy okazji. Flagistyką raczej głównie. Raczej z flagistyką głównie. Tak? A powodem, dla którego się spotykamy z panem Bogdanem Miłoszem, Koszalinianinem zresztą, czyli mieszkający niedaleko, właśnie pod Kołobrzeskim Koszalinie, tak? Drodzy Państwo, jest wydanie przez rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie, nasze Pomorze, artykuł Bogdana Miłosza zatytułowany Początek mennictwa zachodniopomorskiego Jaromir I, ale Bogusław II i Kazimierz II. I tutaj należy też przypomnieć, kiedyś mieliśmy już spotkanie z Bogdanem, że właściwie tą pierwszą mennicą na Pomorzu Zachodnim to najprawdopodobniej, wszystko na to wskazuje, był Kołobrzeg. No raczej tak. Bo to była, Kołobrzeg był i jest zresztą stolicą rodzinnego kondominium, czyli wspólnej własności całej rodziny książęcej. To nie podlegało, że tak powiem, wyłączeniu w żaden sposób z Pomorza. Co się później okazało, jak ziemia kołobrzeska przeszła we władanie biskupów pomorskich. Także. Czyli inaczej rzecz biorąc, tak naprawdę, jeżeli na monetach widzimy imiona dwóch władców Pomorza, tak? Kazimierza i Bogusława. Tak? To Bogusława i Kazimierza. Bogusław II był starszy, więc on był księciem zwierzchnim. Do niego należała wszelka władza. Młodsza linia była w zasadzie tylko użytkownikiem tego, co starszy książę dał po prostu. Czyli zyski, które ty pozyskiwano w wyniku ściąganych podatków, czy wypraw łupieszczych, bo wiadomo, że to były państwa miasta, tak? Na początku takie właściwie takie grodziska, oni się wypuszczali. Ale to już osobno. Nie zapędzajmy się w te wikińskie historie. Ale w każdym razie te zyski były dzielone między właśnie tych dwóch władców. Władca przydzielał, czyli książę zwierzchni, w tym wypadku w naszym czasie, o którym będziemy mówić, Bogusław II, przydzielał, jeżeli uznał, ale sądzę, że uznawał swojemu młodszemu bratowi Kazimierzowi to, co mu się należało w rodzinnych, że tak powiem, stosunkach. Pamiętajmy, Pomorze było zawsze całością, starano się je utrzymać, żeby nie uszczknięto nic. Dlatego młodsza linia miała wydzieloną dzielnicę, ale to była dzielnica do użytkowania. Niedziedziczna początkowo nawet. Przykładowo brat Bogusława I, Kazimierz I, gdy zmarł, czy zginął w czasie walk w 1180 roku, po nim tej dzielnicy nie odziedziczył jego syn Adolf albo Odolan bardziej po słowiańsku. Miał jakąś nadzieję, ale to nie była dzielnica. Także dzielnica wróciła do Bogusława I i po jego śmierci całe Pomorze było zarządzane przez wicekróla. Jeszcze tak wcześniej. Najpierw Pomorze było zależne od Polski. W tym czasie Bogusław I ożenił się z Anastazją Mieszkówną i mieli dwóch synów, a Bogusław I miał już dwóch synów, czyli miał w sumie czterech synów i w zasadzie mógł być spokojny o dziedziczenie państwa. Co się okazało nie za bardzo, bo jego pierwszy syn Racibor, będąc już dorosły, mając już dzieci, zmarł. Zmarł następny syn Bogusława I, Warcisław II bodaj. Ten w młodym wieku zmarł. I już okazało się, że jest tylko dwóch synów z księżna Anastazji, czyli Bogusław II i Kazimierz II. Tak się to ułożyło. W międzyczasie Pomorze zostało zawojowane przez Danię. Krótko mówiąc, poniosło taką klęskę, że Bogusław I się poddał, uznał zwierzchnictwo króla duńskiego i sobie spokojnie dożył swoich dni. Po jego śmierci Anastazja z synami udała się do króla duńskiego,
Kanuta chyba drugiego, czy szóstego, już nie pamiętam, przepraszam, tam wszystko piszę. Tak. I uzyskała jakby, no jak to nazwać, opiekę nad swoimi synami, nad swoimi dziećmi, ale z ramienia króla duńskiego. Więc była bezpieczna. Został wyznaczony regent, to był Warcisław Świętobożyc i biskup Zygfryd, czyli biskup pomorski. I ta trójka miała doprowadzić, że tak powiem, do spokojnego objęcia władzy przez Bogusława II. Gdyby Bogusław II zszedł był zawczasu, Kazimierz II jeszcze był. Ale trzeba przyznać, że w tamtych czasach, jak było dużo synów, to najmłodsi byli przeznaczani do stanu duchownego. Chciał czy nie chciał. Żeby nie dzielić ojcowizny, krótko mówiąc. Żeby Pomorze było, w tym wypadku Pomorze było zachowane całe. Także i teraz dojdziemy do pierwszych monet. Przyjmuje się, że monety były już bite przez Bogusława I, ale ja nie widzę żadnych, że tak powiem, podstaw ku temu. To znaczy inaczej. Podstawy są zbyt cienkie, żeby tak było. Ja uznaję, że mennictwo się zaczęło wtedy, kiedy Anastazja uzyskała włącznie jako regentka, łącznie razem z Warcisławem Świętobożycem i biskupem Zygfrydem, dużą władzę na Pomorzu i wtedy podjęli działania gospodarcze. Bicie monet to jest jednym z działań gospodarczych. I tego na to wskazuje najbardziej bardzo znany, dość tajemniczy denar Danberg 25, tak to nazywamy, znalezisko z Daeli z Norwegii, aż. I na tym denarze jest imię biskupa Zygfryda, jest imię księcia Kazimierza. Może być to w tym wypadku jedynie Kazimierz II, bo Kazimierz I zmarł w 80 roku, także znacznie jest to wykluczone. To są pierwsze monety pomorskie, które można z całą pewnością stwierdzić, że są pomorskie. Równolegle były bite monety przez Bogusława II w Szczecinie. Ale o tym dowiedzieliśmy się dopiero około roku 1968 z wykopalisk w Cedyni. Tam zmarłym dawano tak zwany obol zmarłego, w tym wypadku w postaci rozmaitych monet pomorskich. Tam zresztą bardzo dużo monet wczesnośredniczych znaleziono, ale między innymi monety identyczne z tymi monetami z Daeli, ale z tytulaturą imieniem Bogusława II i mennicą Szczecin czyli kamień pomorski. Także to są faktycznie pierwsze monety pomorskie. Ale to, jak mówię, o tym dowiedzieliśmy się dopiero po tych wykopaliskach w Cedynie. Wcześniej kombinowano tak, jak kombinował Danberg po prostu. I naszym tematem jest denar Danberg 17, który przez długie lata był uznawany za tak unikalną monetę, że nie bardzo wiadomo było, do czego go przyczepić. Ja, gdy dostałem do rąk zdjęcia dziesiątki monet, które zostały tu gdzieś koło brzegu znalezione, szczegółów historii znaleziska nie znam, bo osoba, która mi przekazała te zdjęcia, zmarła. On uzyskał, ten świętej pamięci Michał, uzyskał zdjęcia od kogoś, kto też chyba zmarł już w tym czasie. Także śladu nie ma. Jedna wskazówka jest taka, że to gdzieś w Budzistowie znaleziono. Monety zostały troszeczkę dość poprawnie oczyszczone, nieźle sfotografowane i można było na nich podstawę wnioskować. Składając te monety, te 10 monet z monetami znanymi z literatury i w międzyczasie, jak to się mówi, w antykwariacie warszawskim, Warszawskie Centrum Numizmatyczne, bardzo zacna instytucja,
bardzo wspomagająca numizmatyków w sensie naukowym, udostępniająca swoje materiały bez żadnych problemów, pojawił się bardzo słaby, ale jednak czytelny denar, w którym jest niby to samo, ale nieco inna legenda. Legendę można było w tamtych czasach rozpoznawały wyłącznie osoby piśmienne, bo były w stanie zrozumieć te znaczki, które są na monecie. A dla wszystkich głównym był wizerunek na jednej i na drugiej stronie. W tym wypadku jest z jednej strony niewątpliwie władca, bo jest to osoba ukoronowana z berłem w ręku w płaszczu królewskim i w drugiej ręce miecz ma oparty na ramieniu. No niewątpliwie jest to władca. Przyjmowano, że to jest jakiś książę, któryś z książąt pomorskich, być może Bogusław I. Natomiast ja, badając te monety, stwierdziłem różnice w legendach takie, że wskazujące, że one były stopniowo zmieniane. I ostatecznie dochodzę do wniosku, że ta moneta przedstawiała sobą z jednej strony władca, to bynajmniej nie książę, bynajmniej nie regent Jaromir, ale król duński. Zwierzchnik całego Pomorza. Władca, któremu Pomorze podlegało. Natomiast na drugiej stronie jest budowla, która symbolizuje Pomorze jako całość. Trzywieżowy budynek. Środkowa wieża jest znaczna. Jest to, przed nią jest mur z bramą. To też wskazuje, że jest to obszar zamknięty, czyli gdyby to było, chodziło o miasto, no to wiadomo, mury miejskie i tak dalej. Natomiast w tym wypadku mury symbolizują całość kraju, w tym wypadku Pomorza. Także i legendy są interesujące, bo na monecie jest kolejność imion, są imiona książęce, Kazimierza i Bogusława. Młodszy Kazimierz jest na pierwszym miejscu, starszy Bogusław jest na drugim miejscu. Więc siłą rzeczy moneta była przeznaczona dla dzielnicy Kazimierza. I to jeszcze, sądzę, za czasów, gdy Kazimierz był w takim wieku, że podlegał bezpośrednio księciu Jaromirowi I. A książę Jaromir I, książę Rugiński, zastąpił w 1189 roku Warcisława Świętobożyca, który znika z kart historii. Ród Świętobożyców nie, natomiast taki mniejszej rangi książę, bo on był spokrewniony z rodziną książęcą, więc on znika. Albo zmarł, albo został wygnany prawdopodobnie. I w tym wypadku taka możliwość zachodzi. Dlatego książę Kazimierz jest pierwszy. To umieszcza czasowo tą monetę. Zanim Kazimierz II osiągnął wiek co najmniej sprawczy, czyli 15 lat, a raczej 21, czyli pełny wiek męski, kiedy może rządzić bez wspomagania, bo ten wiek sprawczy to jest taki, że owszem, może rządzić, ale z pomocą. Najczęściej doradców, rodziny, czy... To tak o tej monecie. Natomiast problem wtedy się zrobił, kiedy Kazimierz II osiąga wiek sprawczy, kiedy ma 15 lat. Więc musiałby się urodzić niewątpliwie po Bogusławie II. Bogusław II rodzi się w 1178 roku, plus minus, ale nie wcześniej, a pewnie nie dużo później. Natomiast Kazimierz II musiał się jeszcze urodzić za życia pierwszych synów Bogusława I, czyli Racibora II i Warcisława II. Bo nie byłby przeznaczony do stanu duchownego.
A że był przeznaczony, to już wspomniałem, świadczy ta moneta, na której jest jego imię i imię biskupa Zygfryda. No i doszliśmy teraz z powrotem do tej monety Dannenberg 25. Moneta przedstawia z jednej strony biskupa na wprost, z drugiej strony budowlę. Przyjmowało się, że ten biskup to jest właśnie ten Zygfryd. Natomiast znaleziska z Cedyni wskazują tych samych monet, czyli z biskupem i budowlą z drugiej strony, ale z tytulaturą Bogusława II, że to nie musi być biskup Zygfryd. Mało tego, nawet nie powinien być. Trzeba przyjąć w takim razie możliwość następującą. Na Pomorzu byli czczeni święci. Oczywiście święty Jan Chrzciciel, patron całego Pomorza, i niewątpliwie święty Sabin i święty Faustyn. O Faustynie to może później, natomiast święty Sabin był o tyle ciekawym świętym, że poniósł śmierć męczeńską jeszcze we wczesnym, późnym wieku, no, późnej starożytności, gdy w rozmowach czy w spotkaniu z namiestnikiem jakiejś prowincji odważył się i dokonał tego, po prostu wytłukł posążki dawnych rzymskich bóstw. Za to został ukarany okrutnie, odpięto mu ręce. W tym czasie namiestnikowi zachorowała rodzina. Biskup ten, Faustyn, późniejszy święty, miał opinię bardzo skutecznego lekarza. Więc ten namiestnik się ugiął, poprosił go o pomoc. Ten święty uzdrowił rodzinę, nie święty, zostaje w ten sposób święty, bo jednym z atrybutów świętych jest możliwość uzdrawiania. Czy trudno powiedzieć o nim, że miał ręce, które leżą? Właśnie, miał szczególne ręce, bo to był dar Boży. Także o tym pamiętamy. Dzięki temu darom Bożowi mógł uzdrowić każdego. Ale uzdrowił każdego, nie mając już rąk. No ale to w sensie fizycznym tylko. Także to w sprawach tych takich duchowych to niekoniecznie musi być część fizyczna. I w każdym razie święty Sabin został świętym, gdyż tłukł i niszczył pogańskie bożki. I w ten sposób sądzę, że dynastia pomorska przyjęła tego świętego za swojego patrona, bo książęta pomorscy w wczesnych wiekach byli oskarżani o popieranie pogaństwa. No, Pomorze zostało umownie ochrzczone, bo to pierwsze było głównie symboliczne, w 1124 roku, a 50 lat później książęta byli oskarżani o popieranie pogaństwa. Nie popierali, natomiast poganie niewątpliwie jeszcze wtedy istnieli. Także przyjęcie tego świętego na patrona dynastii dawało, jakby to powiedzieć, alibi pewne, że oni, ci książęta pomorscy, gotowi są poświęcić życie dla obrony wiary i krzewienia wiary przede wszystkim. I to zdanie pana, panie Bogdanie, to wizerunek tego świętego możemy ujrzeć na tej monecie. Zdecydowanie. Jest to ten święty, nie jakiś biskup, tylko właśnie ten szczególny biskup, który został świętym dlatego, że zwalczał pogaństwo. Jeszcze w końcówce starożytności. I obcięli mu ręce. No, takie były zwyczaje. Tak. Nie, no, nie jest to nic nadzwyczajnego w tamtych czasach. I jeszcze na południe od Polski też. Tak. Przecież to funkcjonuje. Przyjęto tego święty. I to jest ten święty. Święty Sabin, imiennie podpisany, występuje w monetach pomorskich, bo jest przepiękny denar Dannenberg 16 z wizerunkiem świętego i wizerunkiem księcia na drugiej stronie. Tam gdzieś dalej jest. Mhm.
I jest podpisane, że to jest święty Sabinus, z drugiej strony jest Bogusław podpisany. Taka możliwość oczywiście istniała za Bogusława I, ale sądzę, że styl monety, sposób wbicia i te napisy świadczą, że to jest moneta Bogusława II z okazji osiągnięcia przez niego wieku sprawczego. Dlaczego? Bo sądzę, że ta moneta została wbita około 1193-4, może 5 roku. Właśnie z tej okazji Jaromir, który był jego zwierzchnikiem, bo był wiceregentem, miał swojego mincerza, mincmistrza znakomitego, Marcina. Ten Marcin, sądzę, wprowadził właśnie ten styl, piękny styl wysokiej rangi, wysokiej jakości bicie monet pomorskich. Stąd przypisuję tą monetę zdecydowanie Bogusławowi II. A one były bite w Kołobrzegu? Też jest to możliwe, że w Kołobrzegu, bo nie jest oznaczona mennica, więc jest to możliwe. Ale prawdę mówiąc, jest możliwa każda inna mennica związana z Jaromirem I, bo on owszem, powiedzmy, jego rządy nad Pomorzem były łagodne, ale on o swoje interesy dbał, o swojej dynastii i zawłaszczał kawałki Pomorza na swoją korzyść, szczególnie przylegające do części rugijskiej. Także to. I myślę, że dwie okazje się połączyły. Jaromir I przywłaszczył sobie jakieś włości. One są nawet dość dokładnie określone. I jednocześnie uznał wiek sprawczy Bogusława II jako wiek pełnoletności. Czyli Bogusław II mógł zacząć rządy w swojej dzielnicy już bez jego opieki, bez opieki wiceregenta. Natomiast musiał za to zapłacić. No, tą częścią, pewnymi okręgami na zachodzie Pomorza, które Jaromir sobie przywłaszczył. Myślę, że porozumienie było takie, że Jaromir uznaje wiek Bogusława II, uzyskuje jakieś te ziemie, umawiają się, że oni sobie będą po sobie dziedziczyć, jakby bez potomków zmarli. Jaromir miał w tym czasie potomków męskich, więc nie obawiał się, a Bogusław II był jeszcze za młody, jeszcze nie ożenił się nawet. Także było to tak przyszłościowo. No ale przyszłe czasy pokazały, że książęta rugijscy wymarli i Pomorzanie przejęli Rugię. Także tak się toczy historia czasem. To w temacie tej Dannenberg 16. Nasze monety Dannenberg 17, one były bite raczej później. Moneta ze świętym Sabinem i Bogusławem II chyba zapoczątkowała ten piękny styl. Aczkolwiek Jaromir prawdopodobnie, gdy objął funkcję regenta, czyli to jest rok 1189, zaczął bić swoje monety z tytułem Rex. Jedyny powód i uprawnienie Jaromira I do użycia tytułu Rex było z tego powodu, że został wicedominusem Pomorza z ramienia króla duńskiego. Czyli był wicekrólem, mówmy. I na monetach, które prawdopodobnie miały prawo obiegu tylko na kontynencie, już nie w samej Rugii, bo tam był tylko księciem, natomiast na kontynencie były monety Jaromira z imieniem Jaromira i tytułem Rex. Też piękne monety, stylistycznie bardzo podobne, więc tu nie ma problemu, żeby połączyć ich, te emisje, z mincerzem tym Marcinem. Także to tak pokrótce ta tematyka by wyglądała. Natomiast
literatura do tej pory to starała się zagłębić ten początek mennictwa w ten jak najgłębiej, czyli dla Bogusława I wszystko przypisać chciano, przypisywano zresztą. A kłopoty się zaczęły po 1968, kiedy zaczęły wychodzić monety z tytulaturą nie za bardzo przystającą do Bogusława I, przepraszam. Tak jest. Drodzy Państwo, jeżeli byście Państwo byli zainteresowani, tak, żeby zgłębić tę tematykę, żeby podążyć myślą, którą tutaj tak no, pokrótce... Tak troszeczkę chaotycznie, ale to najważniejsze rzeczy powiedział. Pan Bogdan, to polecamy, tak, to nasze Pomorze, tak, i artykuł Początek mennictwa zachodniopomorskiego Jaromir I, ale Bogusław II i Kazimierz II. Dziękujemy. I zwycięzcą jest historia. Thank you.